sprawy jest nie tylko ośrodkiem czynnego zainteresowania całej Polski, ale budzi coraz większą uwagę opinii międzynarodowej. Niedawno bawili w Warszawie prezydenci 7 stolic europejskich. Prezydent Pragi Pacek, jego zastępca Krosna, prezydent Belgradu Petronic, wiceprezydent Moskwy Matkow, prezydent Sofii Tarabanow, sekretarz Związku Miast Francuskich Robert. W tym samym czasie bawił w Polsce brytyjski minister odbudowy Louis Silkin. Minister Silkin zapoznał się dokładnie ze zniszczeniami, jakim uległa nasza stolica. Zwiedził także odbudowane osiedla WSM na Żoliborzu. Nasi goście mieli możliwość przekonać się, jak dalece sprawa odbudowy Warszawy jest hasłem mobilizującym cały naród polski. W stolicy odbywały się właśnie zbiórki pieniężne. Wśród kwestujących rej podzieli akademicy, biorąc niepodzielnie swoje posiadanie ulice Warszawy. Zbiórka nie ominęła nawet automobilistów. Oczywiście nikt nie uchylał się od złożenia daty. Ogółem w miesiącu wrześniu zbiórki publiczne na odbudowę Warszawy przyniosły w całej Polsce około 250 milionów złotych. Akademicy nie tylko brali udział w zbiórce pieniędzy. Wystąpili także w charakterze budowniczych własnego domu, w którym znajdą pomieszczenie stowarzyszenia i związki akademickie. Praca posuwa się szybko dzięki pomocy zarządu miejskiego, który dostarczył narzędzi oraz środków transportowych. Gdyby nasi goście zajrzeli tego dnia na ulicę Koszykową, przekonaliby się, że nawet szef rządu Rzeczypospolitej i ministrowie urzędują na wolnym powietrzu. Oczywiście wojsko nie dało się wystrzelić. Już od kilka dni wcześniej pod wodzą samego marszałka urządziło generalne, a raczej generalskie sprzątanie Starego Miasta. Olbrzymią rolę w odbudowie Warszawy gra młodzież z ochotniczych batalionów odbudowy. Pan minister i panowie prezydenci mieli sposobność przyjrzeć się ich pracy nad przedłużeniem ulicy Marszałkowskiej. Właśnie w tych dniach ukończony został odcinek od Placu Bankowego do Franciszkańskiej. Na tym jednym odcinku chłopcy usunęli 85 tysięcy metrów sześciennych gruzów. Na gotowej nawierzchni kładzie się już tory tramwajowe. Jest to początek wielkiej trasy północ-południe, która skróci prawie o połowę odległość między Śródmieściem a Żoliborzem. Obok hotelu Polonia pracuje weteran prześcigutów warszawskich Andrzej Kozłowski. Pan Andrzej postanowił na swój sposób uczcić miesiąc Warszawy, przeznaczając na fundusz odbudowy cały niedzielny zarobek. Zebrał ponad 1500 złotych. Wiadomo, stolica, powiedziałby wie. W tej samej niedzieli odbył się na ulicach Warszawy pierwszy powojenny wyścig majdaniarzy, czyli kolporterów gazet. Trasa wiodła okrężną drogą przez miasto, począwszy od Alei Sikorskiego przez Most Poniatowskiego na Pragę i z powrotem przez Most Pontonowy. Egzamin sprawności dla cyklistów, którzy codziennie pędzą ulicami Warszawy, dźwigając ciężki majdan z gazetami. Na stadionie Wojska Polskiego oczekiwali zawodników młodzi entuzjaści sportu kolarskiego. Zwycięzcą wyścigu został Franciszek Kępka z Ekspresu. We wsi Kęszyca w województwie poznańskim mieści się obóz ćwiczebny przysposobienia rolniczo-wojskowego.
Przebywa tutaj 800 chłopców. Obok przeszkolenia wojskowego młodzi zapoznają się również praktycznie z zajęciami w gospodarstwie i w polu. Znają ich dobrze okoliczni rolnicy i chętnie korzystają z ich pomocy. Dla młodych jest to dobra szkoła dyscypliny społecznej, a dla rolników wyręka ciężkiej pracy. Raz trzeba usunąć kwasty, innym razem nakopać kartofli w polu lub pomóc przy mrówce zboża. Gdyby nie młodzież z PRW, repatriant Paweł Duszkiewicz miałby wiele kłopotów z rozległym gospodarstwem. Na stację przeladunkową pod Krakowem niemal codziennie przychodzą pociągi towarowe wiozące zboże ze Związku Radzieckiego. Ogółem otrzymać mamy 300 tysięcy ton. Z tej liczby ponad 100 tysięcy dostarczono nam w miesiącu wrześniu. Pociągi ze zbożem przybywają na tor szeroki. Wobec braku odpowiednich urządzeń przeladunek do pociągów normalno-torowych dokonywany jest ręcznie. Zresztą przeladunek nieważny. Grunt, że mamy zboże. Zboże radzieckie zmagazynowane w elewatorach pozwoli nam uzupełnić braki tegorocznych zbiorów. A swoją drogą warto by pomyśleć o bardziej nowoczesnych urządzeniach przeladunkowych. Łagów jest setną wsią powiatu bobickiego, która włączona została do sieci elektrycznej. Plan na rok bieżący przewiduje zelektryfikowanie 600 wsi polskich kosztem 200 milionów złotych. Doniosłe znaczenie tych inwestycji w ramach planu trzyletniego polega nie tylko na podniesieniu poziomu produkcyjnego naszej wsi, lecz i poziomu życia mieszkańców. W pierwszym rzędzie zelektryfikowane będą wsie posiadające domy spółdzielcze oraz zakłady przetwórcze. Jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, ciemne chałupy zamieniają się w przytulne wnętrza, w których zagości kultura i radość życia. Moskiewski Instytut Muzyczno-Pedagogiczny wykształcił już wielu wybitnych artystów Związku Radzieckiego. Stąd wyszedł m.in. słynny kompozytor Chaczaturian, którego gościliśmy niedawno w Polsce. Dziś w Moskiewskim Instytucie kształci się 1500 przyszłych wirtuozów i pedagogów. Oto codzienne życie uczelni. Klasa skrzypiec. Klasa wiolonczeli. Klasa fortepianu. Klasa gry zespołowej. Kan na Jasnym Brzegu odbył się drugi międzynarodowy festiwal filmowy. W dniu otwarcia wykwitły na niebie snopy ogni sztucznych, a wśród szpaleru widzów z całego świata przeciągnął barwny korowód wiatr. W konkursie filmowym 14 narodów Polska po raz drugi odniosła zaszczytny sukces, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii filmów krótkometrażowych. Oto wyjątek z nagrodzonego filmu o powodzi. Film ten zmontowany został ze zdjęć Polskiej Kroniki Filmowej. Południowe Morawy to kraj żyznych pól i dobrego wina. Ale zanim powstanie królewski trunek, trzeba się trochę potrudzić. W winnicach dojrzały już grona. Rozpoczyna się winobranie. Jest to praca przyjemna, zważywszy, że w każdej chwili można przecież orzeźwić się kiścią soczystych winogron.